l'hypocrisie dans soi. Les verres sont cassés, envolés les espoirs et nos cœurs défoncés. Tak, i słuchajcie, punkt przeciągnięcia może być obustronny bądź jednostronny i występuje na każdej paralotni. W dzisiejszym odcinku spróbuję Wam pokazać, w jaki sposób trenować to bezpiecznie. Musicie brać pod uwagę, że swoje pierwsze punkty przeciągnięcia powinniście trenować oczywiście nad wodą. Z racji tego, że może to być niebezpieczna figura, szczególnie kiedy pierwszy raz odrywacie te strugi, nie wiecie, w którym miejscu się ten punkt znajduje i mogliście doprowadzić do całkowitego przeciągnięcia skrzydła, czego czego efektem będzie po prostu full stall, tak? Albo pełna po prostu negatywka, w zależności od tego, co wykonujecie. Natomiast ja uważam osobiście, że jeżeli chcecie latać na zdecydowanie wyższym poziomie, to musicie wiedzieć o każdej porze dnia i nocy, gdzie się ten punkt oderwania strug na Waszym sprzęcie po prostu znajduje, tak? To jest konieczne, żeby latać po prostu bezpiecznie na sprzęcie. Także dzisiaj spróbuję Wam pokazać, w jaki sposób ja to trenuję, tak? I uważam, że jest to najbezpieczniejsza metoda, w jaki sposób powinno się to robić. Musimy zrobić sobie trochę wysokości, żebyśmy sobie to mogli przećwiczyć. Dzisiaj warunki są ostre. Także ja Wam dzisiaj pokażę, w jaki sposób poprawnie to wykonać. Będę to wykonywał w prawo i będę Wam pokazywał, jak nauczyć się odnajdywania punktu przeciągnięcia po jednej stronie skrzydła. Dlaczego po jednej stronie skrzydła? Ano dlatego po jednej stronie skrzydła, ponieważ nie ma zagrożenia takiego, że oderwiecie strugi po całej długości płata, ponieważ jedna strona będzie leciała trochę szybciej, a po drugiej stronie, która jest bardziej hamowana, dojdzie do oderwania strug. Efektem tego będzie sygnał na paralotni, gdzie paralotnia po prostu przyjmie kształt tak zwanego kija do hokeja na prawym stabilu. Jest to sygnał, że zaczynają się odrywać strugi. Oczywiście w trakcie tego wszystkiego prawa sterówka będzie twarda, 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 a w pewnym momencie zmięknie. Także mamy dwa sygnały. Po prawej stronie zacznie powstawać tak zwany kij do hokeja, czyli prawa strona skrzydła zacznie się cofać za pilota, a w pewnym momencie, kiedy zacznie dochodzić do oderwania strug, to po prostu prawa sterówka również zmięknie. Aby przećwiczyć to wszystko dobrze, musicie mieć lewą stronę tutaj dość mocno przyhamowaną, tak jakbyście chcieli, tak jak ja w tej chwili kręcę termikę i wszystko mi tutaj pipa, wypłaszczyć ten zakręt jak najmocniej to jest możliwe. Dlaczego tak? Ano dlatego tak, że jeżeli ta lewa strona nie będzie odpowiednio przyhamowana, to skrzydło w trakcie zaciągania prawej sterówki zacznie Wam się coraz bardziej rozpędzać i kiedy nabieracie coraz większej prędkości w prawo, nie będzie prosto oderwać te strugi, ponieważ paralotnia leci na większej prędkości. A nawet gdyby Wam się to udało, to zagrożeniem jest bardzo duża i silna negatywka, szczególnie gdybyście w tej pozycji zostali za długo, która bardziej przypomina tak zwany mini, bym powiedział, mag twist, niż taką tradycyjną negatywkę. Także to jest niebezpieczne. Także trzeba to zrobić w ten sposób, że lewa strona skrzydła musi być więcej przyhamowana. Staramy się coraz mocniej wypłaszczać ten zakręt na prawą stronę. I w pewnym momencie, kiedy będę zaciągał więcej prawą, więcej i więcej, dojdzie do oderwania strug w płaskim zakręcie. W taki sposób się to powinno trenować, żeby było jak najbezpieczniej dla początkujących pilotów. Ja uważam, że nigdy w ten sposób, że symetrycznie obie sterówki w dół pod tyłek i czekamy, gdzie ten punkt przeciągnięcia się znajduje. Zagrożeniem jest po prostu spadochronowanie, ponieważ punkt oderwania strug jest bardzo blisko punktu spadochronowania, lotu do tyłu i całkowitego przeciągnięcia skrzydła. Teraz mamy jakiś komin, także spróbujemy go sobie wykręcić. No i bardzo ważne w tym wszystkim jest to, ponieważ może być to stresujące ćwiczenie, nawet nad wodą, żeby wykonywać to wszystko bardzo spokojnie.
calma, czyli po hiszpańsku mówiąc uspokoić się trzeba. Trzeba wszystko po prostu robić spokojnie, tak, delikatnie, tak, spokojnie, tak, delikatnie, tak, spokojnie, tak, delikatnie i tak dalej. Gdzieś tutaj tego teraz z powodu tej kalmy wyleciałem. Jeżeli wykonacie to wszystko poprawnie, to zauważycie, że tam naprawdę nic się nie dzieje. A kiedy odnajdziecie ten punkt, będziecie w stanie latać efektywniej i bezpieczniej po prostu w termice, ponieważ w termice paralotnia cofa się też lekko za wasze plecy w pewnym momencie, prędkość postępowa maleje. No i kiedy chcecie na przykład bardzo mocno wykręcić jakąś szpilę albo wypłaszczyć ten zakręt, to możecie sobie omyłkowo oderwać się z drugi, kiedy nie wiecie szczególnie, gdzie ten punkt się znajduje. I zagrożeniem jest negatywka, później jakieś kaskady. Jest to bardzo częsta przyczyna wypadków, bo po prostu piloci tego nie trenują i nie wiedzą, gdzie to się znajduje. Także, co będę wykonywał? Jeszcze raz. Będę miał lewą stronę mocniej przyhamowaną. Będę to wykonywał spokojnie. Zauważycie, że będę dociągał coraz więcej prawej, mocniej sterówki, więcej. Siła na sterówce będzie rosła progresywnie, a w pewnym momencie zmięknie. Kiedy mięknie prawa sterówka, to jest sygnał, że zaczynają się odrywać z drugiej. Powinienem natychmiastowo podnieść ręce do góry, żeby paralotnia odzyskała prędkość postępową. Drugim sygnałem jest po prawej stronie kształt kija do hokeja. Także wydaje mi się, że powinno się to wygrywać. Słuchajcie, w taki sposób. Także lewa sterówka mocniej przyhamowana i próbujemy wypłaszczyć zakręt. Patrzymy na skrzydło spokojnie. Teraz się to zaczyna przeciągać. Widzicie, nic się nie dzieje, skrzydło leci i odzyskuje prędkość postępową. Jest z tego tylko i wyłącznie lekkie wahadło. Kiedy występuje większy przestrzał przed pilota po odzyskaniu prędkości postępowej, należy zatrzymać ten przestrzał poprzez wprost proporcjonalne przyhamowanie paralotni względem do siły przestrzału. Także jeżeli wszystko będziecie wykonywać spokojnie i z rozumem, naprawdę nic wam nie może się wydarzyć. Trzeba mieć po prostu zrozumienie do sprzętu, na jakim latacie. Trzeba zrozumieć po prostu ten sprzęt i poruszanie się tego powietrza. Do najczęstszych wypadków dochodzi wtedy, kiedy niedoświadczony pilot, nie wiem, leci w stronę zbocza i widzi, że ten zakręt mu po prostu nie wyjdzie i wtedy więcej i więcej zaczyna dociągać tej sterówki, bo chce jak najszybciej zawrócić przed zboczem i kończy w negatywce, bo po prostu po jednej stronie przeciąga skrzydło. Przeciągnięcia po całej długości płata obustronne nie zdarzają się tak często, ponieważ my, kręcąc kominy, używamy więcej jednej sterówki bądź drugiej, a nie symetrycznie obie mamy bardzo mocno zaciągnięte w dół. Dzisiaj to chyba będę w ogóle topował na szczycie, bo gdzieś zostawiłem auto w jakimś dziwnym miejscu. I prościej mi będzie wylądować na szczycie i zejść po prostu sobie po to auto, niż gdzieś tam potem wyłazić z buta nie wiadomo ile kilometrów. Zapomniałem jeszcze wam powiedzieć, że powinniście na pierwsze swoje odrywanie strug siedzieć po prostu w uprzęży, uprząż w pozycji siedzącej. Taśma piersiowa poluzowana, musi mieć dobrze wyregulowane po prostu to wszystko. No nie bierzcie tego pod uwagę, że ja tutaj teraz wszystko to wykonuję jakby no, w kokonie, ale ja jestem przyzwyczajony do różnych rzeczy. No i konfiguracja mojego sprzętu jest taka, że ja to robię na skrzydle klasy ENC, jest to Sigma 10. Tak, także spróbujemy sobie to zrobić jeszcze raz. Pamiętajcie, kalma. Spokojnie wszystko, trzeba się uspokoić i myśleć w powietrzu. Tak, także jeszcze raz, spokojnie. Lewa sterówka więcej przyhamowana, wypłaszczamy zakręt. To jest właśnie moment oderwania strug. Jak widzicie, nic się nie dzieje. Po prawej stronie powstaje kij do hokeja. Po prawej stronie prędkość postępowa jest wygaszona. Strugi zaczynają się odrywać.
lewa strona zaczyna się poruszać szybciej, zagrożeniem jest negatywka. Należy podnieść ręce do góry, poczekać na przestrzał i ewentualny przestrzał przyhamować. Jeżeli oczywiście występuje. No i kiedy opanujecie to wszystko, to może się okazać, że jak już będziecie latać na wysokiej klasy sprzęcie, że znajomość tego punktu przeciągnięcia, oderwania strug może nawet pomagać w kręceniu termiki. Szczególnie wtedy, kiedy potrzebujecie odwrócić paralotnie, nie wiem, o 180 stopni bardzo szybko, żeby zostać w silnym noszeniu, albo, nie wiem, bardzo płasko krążyć w noszeniu. Także są zastosowania dla tego punktu oderwania strug po jednej stronie skrzydła. Pomijam już fakt, że znajomość punktu oderwania, strug po jednej stronie skrzydła jest potrzebna do tego, żeby wykonywać tak zwany emergency turn, czyli zakręt bezpieczeństwa w przypadku, nie wiem, zderzenia z inną paralotnią. I wtedy to się dzieje wszystko bardzo szybko, kiedy chcecie uniknąć zderzenia, po prostu bardzo mocno ciągniecie w pewnym momencie za sterówkę. Teraz by się to przeciągnęło, robi się z tego duża górka, paralotnia strzela do przodu i należy przestrzał po prostu zatrzymać płynnie sterówkami. Oczywiście musicie pamiętać o tym, żebyście mieli miejsce w powietrzu, jak wykonujecie jakieś ćwiczenia. Ale teraz mamy na przykład noszenie. Jeżeli bym próbował to zrobić, to jak widzicie, bez problemu da się to nawet przetrenować w noszeniu. Tak, także lewa strona przyhamowana więcej, będziemy zakręcać prawo, zakręt wypłaszczamy, patrzymy na paralotnię. Teraz się to zaczynało przeciągać, odpuszczamy sterówki do góry, jest z tego lekkie wahadło, lekkie przehamowanie, jesteśmy w noszeniu i lecimy dalej. Nic się nie dzieje. Tak, i słuchajcie, ja chyba będę lądował w związku z tym. Chowamy sobie kamerę i na razie. Gdzie jest ten zamek, pierdolę?